Pamiętacie, jak wam mówiłem, że podejrzewam, że z Larkspurem będzie podobnie jak z Mirwoodsem, że na stronie jest jako rower miejski, ale jak się na nim zacznie jeździć, to się okaże, że ten rower ma dużo większy potencjał. No dokładnie tak jest. No i to, co nawet mnie zaskoczyło, to fakt, że Larkspur wygrywał u mnie taki intuicyjny dobór roweru. Muszę wyjechać, coś załatwić na szybko, coś nagrać. Nie mówię tu o jakimś treningu, czy jakimś takim celowym wyjściu na rower do lasu na przykład, ale o takim wyjściu, że biorę rower, bo muszę coś załatwić. Na przykład teraz biorę rower, bo muszę nagrać vloga. To tą konkurencję Larkspur wygrywa. Jest po prostu rowerem tak wygodnym, że jak wychodzę, żeby po prostu pojechać gdzieś coś nagrać, intuicyjnie wybieram Larkspura. To oczywiście wynika z tego, że ja też byłem gdzieś tak mocno zamknięty w tej bańce, że rower to musi być szybki, dynamiczny, lekki. Tak, żeby każdy pokonywany kilometr był jak najefektywniej pokonywanym kilometrem. A w sumie przecież dla wielu użytkowników rower powinien być po prostu wygodny. Wygodny i praktyczny. No dobra, ale to nie jest tak, że ja wam chcę teraz wmawiać, że rower miejski to jest w ogóle najlepszy rower i na takim powinniście jeździć. Raczej chodzi tu o takie moje wewnętrzne odczucia, że to nie wszystko musi być takie oczywiste i zaszufladkowane. Do pełnego obrazu Larkspura brakuje mi jeszcze dłuższej trasy na tym rowerze. Musiałbym tak przejechać przynajmniej tak 5 dych, żeby zobaczyć, jak ta geometria na dłuższej trasie będzie się sprawdzała. No ale to jeszcze przede mną, myślę, że to się da zrobić. Tor jest nadal za mokry, nie ma sensu ta jazda, tylko się nawierzchnia niszczy. Jeszcze nie dzisiaj, jeszcze dzisiaj tego nie przejdziemy z pełną prędkością. Ostatni styczniowy vlog. Co będzie dalej na kanale? Szczerze wam powiem, że nie wiem. Na pewno będzie kilka dni przerwy, to na pewno. Więc tak jak to mówią, nie oceniaj książki po okładce, nie oceniaj Larkspura po wyglądzie. No to kończymy tą przygodę z vlogowaniem. Filmowanie tych vlogów to z jednej strony miała być ciekawostka, a z drugiej strony motywacja do tego, żeby ten styczeń bardziej rowerowo przepracować. Czy to się udało? No trochę się udało, trochę się nie udało. Z jednej strony ten vlog motywował do tego, żeby faktycznie wyjść czasami wtedy, kiedy się nie chciało. Z drugiej strony no nie przewidziałem jednego. Okej, będę wychodził częściej, ale przygotowanie vloga, nagranie vloga i zmontowanie vloga zabierze mi tyle czasu, że te wyjścia siłą rzeczy będą musiały być krótsze. Faktycznie częściej na ten rower wychodziłem, to nie udało się robić takich przebiegów czy tak długich jazd, jakbym chciał to robić, no bo trzeba było wracać, montować materiał. Nie zapisywałem wszystkich aktywności na zegarku w czasie tego miesiąca, ale z tego co zapisałem, to mam 11 aktywności na zewnątrz. Tego było więcej na pewno, przynajmniej 4-5 nie zapisywałem. I nie zapisywałem oczywiście tutaj siłowni, jazdy na trenażerze, jazdy na rowerze stacjonarnym. Więc w sumie ten styczeń nie wyszedł tak źle. Więc w sumie mam takie poczucie, że ten styczeń był całkiem nieźle przepracowany. No na pewno nie mam takiego poczucia, że to był leniwy styczeń. Myślę, że jest to fajny eksperyment dla kogoś, kto tworzy treści i chce sobie trochę zamieszania w życie wprowadzić. Ja wam przede wszystkim chcę podziękować za to, że byliście ze mną przez ten miesiąc. Treści, które publikowałem w tym czasie, no trochę się zmieniły i mocno odbiegały od tego, do czego byliście przyzwyczajeni. Także tym bardziej cieszę się, że tak wielu z was codziennie te vlogi oglądało. Także ja wam bardzo dziękuję za cały ten miesiąc. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego vlogowania, no to piszcie śmiało. Postaram się odpowiedzieć. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie i nie zobaczymy się jutro.